Nazywam się Elik Eme, tak dziwnie, a to jest moje 17 córeczek. 14 tytułów i kilka wznowień. Dziwne imię, ale podobno tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono, powiedział kiedyś jakiś bardzo mądry filozof. No więc mnie sprawdzano od początku. Eme. Tak mnie właśnie sprawdzając nazwali koledzy z pierwszego klubu literackiego, jako nastolatka zaczynałam i tu właśnie tę książkę, to jest moja ósma z kolei, poświęcam im, moim przyjaciołom z klubu literackiego Zamek. Prawdę mówiąc, poezję traktuję teraz trochę jako ilustrację mojej prozy, bo w większości to jednak mam prozę. Natomiast no, wtedy, jak się ma 16-18 lat, oczywiście dominowała liryka. Liryka i to konwencjonalna. Tej liryce poświęcam właśnie pierwsze dwa tomy wierszy. To jest Do spalenia. Następny tom, też wierszyk, to jest Sierpniowy zapach Kazimierza. To jest moja książka już kolejna. Nawet właśnie tu, w tej książce, Sezon na bratki, jakiś taki swoje credo umieściłam. Idąc tańcem przez życie w kadr pamięci, uchwyciłam, zatrzymałam w nim zdarzenia, opowieści zasłyszane, wydumane może tylko opowieści, a może przeżyte, czy swoje, czy przyjaciół, a może tylko podejrzane, gdy lotem świadomości muskałam historię ponadczasowo, ponadosobowo, a jednak realnie chyba. Pozostawiam to do oceny tobie, czytelniku. Wydałam kilka tomów właśnie takich książek, gdzie zamieszczam opowiadania i przeplatam je wierszami. Tak powstały książki, między innymi tu umieszczam w tym tomie, który poświęcam Piaseczną. To jest moje jak gdyby podsumowanie 60 lat życia w moim mieście. Z wyboru, bo urodziłam się w Lublinie i stąd te moje pierwsze książki lubelskie. Natomiast tę książkę poświęcam, właściwie te parę stron Małej Ojczyzny. Książka, która jest zbiorem literackich relacji retrospektywnych z wydarzeń zaistniałych w ostatnich 100 latach historii Piaseczna. Pragnę zadedykować mieszkańcom mego miasta, w którym przyszło mi żyć. Oczywiście dedykuję je wszystkim mieszkańcom, ale zwłaszcza tym, z którymi razem znosiliśmy trudy i radości rad PLL-u. To jest książka, właściwie zbiór opowiadań i dokumentów. To są zdjęcia właśnie mojego ojca, który był w Piasecznie w 20 roku, nie wiedząc o tym, że córka tu osiądzie na stałe. Tu są zdjęcia historyczne Piaseczna. No jest tu dużo przyjaciół właśnie ze Stanów. Byłam w Białym Domu, to jest właśnie nasza wizyta w Białym Domu. Ale dominują w moich opowiadaniach sprawy obyczajowe. Tu jest sporo jednak też o trudnych rzeczach, o trudnych miłościach, rozstaniach. Sprawy społeczno-obyczajowe dominują. Pozostając przy liryce, to właśnie wybór liryk, to jest moja 10. jubileuszowa książka, jeszcze wydawana przez wydawnictwo Ston, bo już następne książki wydawałam sama. Założyłam wydawnictwo i następne książki wydawałam już sama. Pracuję teraz jednocześnie nad kilkoma książkami. Część z nich mam napisaną, więc tak, wybór wierszy, pejzaże. Niekoniecznie to są geograficznie pejzaże, to są wiersze. Natomiast 15 lat męczę powieść, bo tyle się zmienia w świecie, że nie mogę z pisaniem nadążyć. Tytuł miał być Lekcja miłości, ale niestety już ktoś mnie ubiegł z tym tytułem, w związku z tym będzie Synaj, Lekcja miłości. Rzecz się dzieje w klubie podwodniaków.
ponieważ no, tak się złożyło, że to moje imię Elik bierze się stąd, że wszystkie sporty uprawiałam razem ze starszym bratem, między innymi właśnie podwodne harceśmy wyprawiali i w klubie podwodniaków na Synaju. To jest powieść, ale najciekawsza chyba z tego wszystkiego będzie już na wykończeniu książka. Odpowiednik tej o Piasecznie to będzie książka Lublin, moja miłość. I tam właśnie zawieram opowieści, które przekazało mi starsze rodzeństwo, no i sama doświadczyłam. To już będzie moja 19. książka.